Bardzo ładna wyliczanka. Mało tego, proszę państwa, oni mają swoje własne książki, swoje społeczności, mają swój na świecie kanał telewizyjny i naprawdę nie jedzą, nie piją, chodzą i żyją. Trzeba by na pewno tak to należy rozumieć, kim ci bretarianie są, sobie dzisiaj porozmawiamy z gośćmi w studiu. Dariusz Stoczyński, bretarianin od 11 miesięcy. Tak, od 11 miesięcy. Jeszcze żyje. Normalnie i funkcjonuje. Coraz lepiej. I teraz uwaga, bo obok niego Zofia Buczma-Weni, która stosuje dietę praniczną, czyli odżywianie energią słoneczną. Od ilu lat? 13. I ma się dobrze, jak sądzę. Coraz lepiej. No właśnie. Oraz... I lekarz medycyny Paweł Błaszczyszyn, który się zajmuje medycyną naturalną, specjalizacja ortopedia, to ta wyuczona w szkole. No właśnie, państwa, o co chodzi w ogóle w tym? Kiedy pan jadł coś ostatni raz? Naprawdę 11 miesięcy temu? Taki prawdziwy posiłek typu śniadanie, obiad, kolację. Na przykład. Ponad 11 miesięcy. 11 miesięcy. Ale co to znaczy prawdziwy posiłek? Bo zdarzyło się, że zjadłem czekoladkę przez te 11 miesięcy, tak? Albo cukierka, albo ciastko. A czym pan się żywił przez owe 11 miesięcy? No, energią kosmiczną, praną, światłem. Różnie to nazywają. Nie potrafię zdefiniować, czym dokładnie, ale pewnie tym samym, co wszyscy, tak? Tylko państwo, inaczej pobieram tą energię. Państwo wiedzą, że wielu widzów, niektórzy prowadzący wskazują na siebie, mogą się pytać, ale o co chodzi? Wszystko rozumiem, ale gdzieś są granice brawury, jak mawia Marzena Rogalska. O co chodzi z tą energią praniczną? Może nam pani to wyjaśnić? Załóżmy, że nigdy w życiu o tym nie słyszeliśmy. Proszę nas nie wystraszyć i opowiedzieć, o co chodzi. Może nawiążę do takiego epizodu z pociągu. Kiedyś jechałam w pociągu i zakonnica czytała jakąś broszurkę. Pożyczyła mi ją na chwilę. Okazało się, że była to broszurka napisana przez przeorysze. Przeorysze napisała tak, że ona nie wie nic, na czym polega fotosynteza, jeśli chodzi o rośliny, ale wie, że rośliny pobierają życiodajną energię i funkcjonują. I że człowiek tak naprawdę tak samo funkcjonuje. Dla nich była to boska miłość. Rośliny mają chlorofil, przepraszam. My nie mamy. Tak, ale mówiąc... I pobieramy energię, jedni to nazwą miłość Boga, tak jak zakonnica, inni nazwą to boską energią, życiodajną siłą, kosmiczną energią, praną, chi i najróżniejszy sposób. Ja to nazywam też esencją życia. Ale Ola, pani... jesteś piękna jak róża, może przejdziesz na praniczną energię? Za bardzo lubię jeść. Ale pani Zofio, pani też nie je nic? Zjadam od czasu do czasu. To dla znaczy? Przyjemności. Ale co to znaczy od czasu do czasu? Raz w tygodniu? To znaczy tak, to może być raz na 3 miesiące, to może być raz na miesiąc. Może się zdarzyć, że w ciągu miesiąca zjem kilka razy, ale objętościowo jest to tyle co garstka albo dwie garście. Czyli to nie jest tak, że pani do funkcjonowania potrzebuje jedzenia? Nie potrzebuję. Mogłaby pani nie jeść nic, kompletnie. Nic. I mam wtedy coraz więcej energii. Jeśli coś zjadam, to świadomie po to, żeby towarzyszyć komu, żeby obniżyć swoją energię i wibrację, tak? I żeby łatwiejsza była komunikacja. I jedzenie traktuję jako czynnik regulacji relacji społecznych. O tak bym powiedziała. To znaczy, że jedzenie pani szkodzi? Nie. Nie, 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 nie. To jest świadomy wybór. Chodzi tylko o to, żeby doszlusować poziomem energetycznym do innych, tak? Bo panią roznosi tę energię. I żeby się inni... Nie roznosi, ale mam jej bardzo dużo. Mogę nie spać godzinę na dobę, a czasami... Kiedyś było tak, że przez pięć nocy i sześć dni w ogóle funkcjonowałam na okrągło. Natomiast ciało potrzebuje trochę poleżeć, więc na tą godzinę czy dwie trzeba się położyć. Warto położyć się. Natomiast dla... dobrego samopoczucia. To jest coś dla pracoholików. Tak, dla osób i tych, co mają hobby. Dla dobrego samopoczucia tych ludzi, którzy są w moim otoczeniu, dobrze jest coś od czasu do czasu zjeść. Znaczy z jedzeniem może być to napój, tak? Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, zapytam sąsiada. Pani trochę uprzedziła moje pytanie. Pan jest bardzo szczupłym człowiekiem. Pan pod wpływem prany tak schudł, czy zawsze był pan szczupły? Po przejściu na odżywianie się praniczne 15 kg schudłem. Okej. Czy energii pan nie stracił? Nie, mam coraz więcej. A unika pan wysiłku fizycznego, czy normalnie pan go stosuje? 3 razy w tygodniu crossfit, teraz piłka nożna i od czasu do czasu tenis. No proszę. To teraz dobrze. Mamy lekarza, więc zapytajmy naukowca. Jak to jest możliwe? Bo przecież wiadomo, że 45 dni to jest maksimum, co człowiek może przeżyć bez jedzenia. 76. Przypadek protestu głodowego, który zakończył się śmiercią w Irlandii w 90 roku. Już jakiś ekstrem. Z naukowego punktu widzenia to jest aberracja. Nic nie wskazuje na to, żeby poza państwa słowami można było
udokumentować tego typu rzeczy. W każdym nieprawidłowości czy jakimś niedomówieniu najgorzej jak jest odrobina prawdy. Ja sam robiłem sobie tygodniowe głodówki. Ja sam, jeżeli mogę pokazać, w ciągu 4 miesięcy w tym roku schudłem ze 107 kilo do 83. Odżywia się pan energią słoneczną? Nie odżywiam się energią słoneczną. Odżywiam się tak jak każdy z nas i miłością, i nadzieją. Odżywiam się także jedzeniem. Panie doktorze. Odżywiam się oddechem. Odżywiam się każdym elementem natury. Mam do pana prośbę. Ale chciałem dokończyć. Ponieważ wszystko w przyrodzie ma ciąg i obroty swoje. Podobnie jak w ekonomii, kiedy krąży pieniądz, to nie ma kryzysu. Przerywanie naturalnego biegu rzeczy jest nienaturalne, jest aberracją. I wszystko ma w przyrodzie nerki, wątroby, przemianę materii. Po co to robić? Po co przerywać na przykład wspaniałe rodzinne przyjęcia? Po co przerywać element, który jest naturalnie życiowy? Po to, bo chcą, a są wolnymi ludźmi, czują się świetnie, uprawiają crossfit, mają dużo energii. Tylko chcę Pana zdaniem, panie doktorze, nie wojujmy o głos, bo pani jest fachowcem, a ja chcę pana zapytać o parę ważnych rzeczy. Czy pana zdaniem to w ogóle jest możliwe? Jest to według mnie niemożliwe, ja w to nie wierzę. Na podstawie całej mojej wiedzy, szeregu elementów, milionów śmierci głodowych, a witamin noc, niedożywień, a także pożywienia ideologicznego dla ludzi, którzy mają zaburzenia anorektyczne. To jest groźne. Moim zdaniem można robić to na własne życzenie, tylko to się propaguje i wiele ludzi może, szczególnie młode dziewczyny, ideologiczną pożywkę dla swoich problemów dzięki temu zyskać. No chciałbym tylko dokończyć. Okay. W większości wypadków sytuacja jest taka, że ludzie mają naturalny swój cykl. Ale ci państwo też mają swój naturalny cykl, siedzą zdrowi, ale wygląda na to, że nie wiedzą. Natury. No właśnie. Ale czy to jest tak, że do tego się trzeba jakoś przygotować natury. Mentalnie? Czy no każdy może właśnie sobie nie. według państwa przejść na tego typu odżywianie z energią kosmiczną? Znaczy, no, czy to wymaga jakiejś pracy duchowej? Teoretycznie jest możliwe, że można przejść z marszu jutro. Natomiast praktycznie jest to bardzo trudne. Ja 30 lat byłem wegetarianinem, 2 lata weganinem i jest to taki naturalny proces w mojej ocenie. Czyli stopniowo? Tak. A pan ma rodzinę? Tak, tak. I też rodzina odżywia się tak jak nie, pan? Nie. Jestem też dla nich trochę kosmitą, ale już zaakceptowany. A jest pan zdrowy? Naprawdę jest bardzo zdrowy? Bardzo zdrowy. Przez 11 miesięcy nie miałem żadnego bólu głowy, żadnej choroby, przeziębienia, kontuzję małą. I ma pan siłę? Sportową. Powtarzam, 20 godzin pracuję. Na rękę? Spróbujmy. 3, 2, 1, jedziemy. Tomek! Ja tylko stawiam opór, nie chcę się tu popisywać, ale nie, absolutnie tak. Jest moc. Zostało to empirycznie dowiedzione, drodzy państwo. Jeśli pan nie je, oczywiście. Jeśli pan nas oszukuje, znajdę pana. Proszę państwa. W jakim celu? Nie, no wierzę, nie, no że nie ma celu, żeby nas pan oszukiwał, ani pani, żeby nas oszukiwała. No oczywiście, że to tak. To znaczy, może ja bym jeszcze dodała słówko, jeśli można. Sprawa się wydaje ostatnie nieprawdopodobna. Ostatnie zdanie, to bardzo rzeczywiście spontanicznie zdarza się, że można przejść, tak jak się zdarzyło koledze czy mi, na bretarianizm, bo to przyszło do mnie też nagle, niespodziewanie. Ja w ogóle planowałam otworzyć bar albo restaurację, uwielbiałam gotować. Natomiast przede wszystkim warto się do tego przygotować i przestrzegam przed takim porzuceniem jedzenia, takim bezmyślnym, tak, prawda, bez przygotowania duchowego, bez zmiany świadomości. Tak i jest. To, co pan doktor powiedział, zgadzam się w pełni, że ze względów towarzyskich, społecznych i rodzinnych warto dopuścić od czasu do czasu jedzenie. Nie bez kozery mówiłem o tym, że państwo mają swoją telewizję, swoją literaturę, swoje fora. Może warto rzeczywiście prześledzić te wszystkie kanały komunikacyjne i sprawdzić, czy są państwo na to gotowi, czy nie, bo sprawa brzmi niesłychanie kosmicznie. Ja niemniej dziękujemy bardzo i trochę na przekór do kuchni państwa. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.